panie trenerze, czym dla pana jest gra w szachy? Gra w szachy nazywana jest grą królewską. Niepozorna i wyjątkowa gra na 64 polach, białych i czarnych kwadracikach. Przyniesiona na garbach wielbłądów z dalekich Indii. Wielka namiętność monarchów, dyktatorów, pasjonatów, ludzi wielkich i małych. Od tysięcy lat potrafi zawładnąć każdym, kto ulegnie jej urokowi. Świat szachów jest światem pięknym i barwnym, mieniającym się wieloma kolorami. Jest także światem magicznym, w którym każdy może znaleźć wszystko, czego zapragnie. Precyzyjnie ujmując, można z całą pewnością stwierdzić, że gra ta jest sportem z całym arsenałem elementów rywalizacji, stresu, emocji, woli zwycięstwa, no i walki z przeciwnikiem. Jest też sztuką wygrywającą na 64 polach szachowej klawiatury złożoną symfonię, nasyconą akordami. A w rezultacie jest nauką, potrafiącą przeliczyć między innymi ziarna zboża ustawione na szachownicy przez mędrca Sisa. Połączenie tych trzech elementów – sportu, sztuki i nauki – tworzy obraz, który jest nieskończenie pięknym i fascynującym arcydziełem. Wiemy, że jest pan pomysłodawcą i założycielem sekcji szachowej przy uczniowskim klubie sportowym w Kościelcu, która działa od lutego 1999 roku. Proszę powiedzieć, dlaczego w pańskim życiu szachy zajęły tak ważne miejsce? Od dawna szachy fascynują ludzi swą głębią, niezliczoną ilością możliwości i wariantów, pięknem rozgrywania debiutów, końcówek i kombinacji. Dzięki temu szachy mają w sobie niezwykłą siłę. Dla jednych szachy są jedynie ciekawą i twórczą formą spędzania wolnego czasu, a dla innych również ciężką pracą, a dla mnie jednym i drugim. Nie ma drugiej takiej gry wynalezionej przez umysł ludzki, którą można byłoby porównać z szachami pod względem różnorodności, walorów moralnych, sportowych i przyjemności. Proszę zauważyć, że każda partia szachów to rozmowa bez słów, pełna aktywność umysłu. Znajdziemy w niej triumf i klęskę, nadzieję i zwątpienie, życie i śmierć. Szachy to połączenie poezji z nauką i sztuką. W roku 1999 byłem nauczycielem matematyki i pomyślałem sobie, że warto byłoby wprowadzić szachy jako środek wspomagający rozwój dzieci i młodzieży. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że odgrywają one istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem doskonalą swoje umysły. W jaki sposób zatem gra w szachy wpływa na rozwój dzieci? Biorąc pod uwagę najnowsze badania dotyczące wpływu gry w szachy na rozwój dzieci, można stanowczo stwierdzić, że szachy rozwijają zainteresowanie, czyli dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość. Pobudzają aktywność twórczą, to znaczy specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia, a wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są z góry na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Rozwijają także pamięć i uwagę. Możemy tutaj zadać pytanie, dlaczego?
Otóż główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji. Zreasumowanie pozycji możliwe jest dzięki skupieniu uwagi, czyli koncentracji i zdolności zapamiętywania. Ćwiczenia pamięci i uwagi powodują rozwój tych funkcji. Ponadto doskonalą myślenie logiczno-wyobrażeniowe. Ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi, rzeczywistych doznań zmysłowych. Co ciekawe, rozwijają również pozytywne sfery osobowości, kształtując poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi oraz uczą tolerancji. Szachy uczą także konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Czyli dzieci mające styczność z szachami zupełnie inaczej niż rówieśnicy podchodzą do porażek. To znaczy zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy pozostali rezygnują z wykonania zadania lub obniżają sobie skalę trudności. No i reasumując, szachy są narzędziem stymulującym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtują jego osobowość i rozwijają twórczy potencjał, który drzemie w każdym młodym człowieku. W dobie komputerów i smartfonów szachy stanowią pewną odskocznię od tych urządzeń. W pełni się z tym zgadzam. Jednak to również okazja do spotkań z rówieśnikami i wymiany doświadczeń i poglądów. To ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, możliwość zobaczenia obok siebie innego człowieka i dostrzeżenia jego potrzeb i zainteresowań. Szachy klasyczne to długie i często wyczerpujące partie. Jak sobie radzicie z regeneracją i odpoczynkiem? No właśnie. Po skończonej partii dbamy, aby każdy zawodnik zregenerował siłę i umysłowo odpoczął, wyłączając czas przygotowania do następnej rundy. Następuje to między rundami. Wykorzystujemy najczęściej obiekty przygotowane przez organizatora. Boiska, korty tenisowe, stoły tenisowe i bilardowe, no i tym podobne. Jeżeli okolica jest atrakcyjna, to ją zwiedzamy. A z jakimi problemami spotyka się Pan podczas pracy z dziećmi i młodzieżą? Rzadko występują problemy wychowawcze. To muszę powiedzieć z całą pewnością. Natomiast oprócz problemów natury czysto szachowej, które są związane tylko z nauką gry w szachy, występują problemy natury psychologicznej. Objawia się to tym, że dziecko gra zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Wówczas trener musi wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Z doświadczenia natomiast wiem, że bez pomocy rodzica bądź rodziców rozwiązanie tego problemu jest niemożliwe. Skoro już mowa o rodzicach, jaką rolę pełnią rodzice podczas cyklu nauki gry i uprawiania szachów jako dyscypliny sportu? No, rodzice pełnią najważniejszą rolę w tym procesie. Chociażby ze względu na ilość czasu, jaki spędzają ze swoimi dziećmi. A spędzają dużo więcej niż trenerzy. Z tego powodu często mają większy wpływ na rozwój swoich dzieci niż trenerzy. Sposób, w jaki rodzice komunikują się ze swoimi dziećmi, ich nastawienie, sposób zachowania jest bardzo ważny. Ponieważ, jak już wspomniałem, rola rodzica jest bardzo ważna. To oznacza, że musi on przyjąć część odpowiedzialności za to, jak będzie przebiegał rozwój sportowy swojego dziecka.
Rodzic musi rozumieć, że jest rodzicem, a nie trenerem. Zatem nie może kwestionować, a już na pewno nie przy dziecku, zachowań czy decyzji trenera. Stara się być kibicem, który emocjonalnie wspiera swoje dziecko, ale absolutnie nie komentuje różnych zagadnień dziecka. Dziecka. Jeżeli uczestniczy w treningach dziecka, nie przeszkadza w nich. Bezwzględnie ufa trenerowi, jeśli chodzi o prowadzenie treningów. Jeśli natomiast ma wątpliwości, to pyta i rozmawia, a nie od razu sam stara się wymądrzać i oceniać. Wiedząc, jaką rolę pełni sport w rozwoju i życiu dziecka, rodzice są świadomi, że uprawianie sportu przez dziecko nie jest wyborem, ale koniecznością. Tak, właśnie koniecznością. Zdaję sobie bowiem sprawę, że oprócz uczenia się gry, jego dziecko poprzez sport rozwija się też na poziomie osobowościowym, umysłowym i psychospołecznym. Wie, że sport zapewni jego dziecku sprawność umysłową, emocjonalną i duchową. Musimy także wiedzieć, że współpraca rodzica z trenerem jest bardzo ważna i nie dotyczy stricte samego rozwoju sportowego, ale bardziej rozwoju przez sport i wspieraniu tego rozwoju. Jeżeli jednak bardziej holistycznie spojrzymy na rozwój sportowy, wtedy rola rodzica wzrasta nawet w elementach, które są głównie przypisane trenerowi. Wiemy, że rodzic nie nauczy umiejętności rozgrywania partii i w wielu wypadkach nawet nie powinien, jednak można pilnować, żeby dziecko w wolnych chwilach w tym okresie, w okresach ferii i wakacji trenowało różne zagrania. Rodzic powinien mieć świadomość, że przesadne zaangażowanie, zwłaszcza o dużym zabarwieniu emocjonalnym, często prowadzi do zbyt dużej presji, a ta może ostatecznie spowodować wypalenie młodego zawodnika, co w konsekwencji może spowolnić jego rozwój lub doprowadzić do rezygnacji ze sportu. Z drugiej strony powinien wiedzieć, że jeżeli niewiele lub w ogóle nie będzie się angażował, wówczas dziecko może przestać odczuwać wsparcie i zrozumienie z jego strony. Już od 25 lat jest pan trenerem, organizuje i wyjeżdża z szachistami na turnieje oraz sam w nich bierze udział. Jak wspomina pan ten okres? Poznałem wielu wspaniałych, mądrych i pracowitych ludzi. Zawodników, trenerów, opiekunów, organizatorów i sędziów. Pamiętam wszystkie moje wyjazdy, ciekawe partie i wydarzenia. Było to i jest wspaniały czas głębokich doznań i wspaniałych przeżyć. Coś szczególnego przychodzi panu na myśl? Tak. Prawie 25 lat temu po raz pierwszy wzięliśmy udział w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów, które odbyły się w Zbąszynie. Miałem poważne obawy co do przejazdu i pobytu kilkunastoosobowej grupy bardzo młodych dzieci. Kilku z nich uczęszczało do pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. Wyjechaliśmy asynobusem, tak zwaną bonanzą. Pamiętam, że wewnątrz był duży hałas, ale dzieci dobrze się bawiły i dojechaliśmy szczęśliwe na miejsce. Zakwaterowani byliśmy w szkole, w salach lekcyjnych, a spaliśmy na łóżkach polowych. Dzisiaj byłoby to trudne do przyjęcia i prawie żaden z rodziców nie zdecydowałby się wysłać swoje pociechy na taką wyprawę. Wróciliśmy ze srebrnym medalem i cali, i zadowoleni z wyników, i atmosfery tam panującej. Jest pan znanym w Wielkopolsce i w Polsce szkoleniowcem młodych szachistów UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. Co należy zaliczyć do pana największych sukcesów? No, to jest trudne pytanie, bardzo trudne, powiedziałbym, chyba najtrudniejsze z tych wszystkich.
ale myślę, że największym sukcesem było zdobycie drugiego miejsca w drużynowych mistrzostwach Wielkopolski o Złotą Wieżę, gdzie moi juniorzy grali ze starszymi, bardzo doświadczonymi zawodnikami. Poza tym szóste i ósme miejsce w Polsce wśród szkół gimnazjalnych, występy w drugiej lidze juniorów i trzeciej seniorów, do dnia dzisiejszego zresztą. Indywidualnie to pierwsze miejsce w turnieju kadry Polski juniorów i trzecie miejsce w mistrzostwach Polski juniorów. Wysokie lokaty na turniejach ogólnopolskich, no i międzynarodowych. Szanowni Państwo, drogie dzieci, młodzieży, sekcja szachowa UKS Kiełbaska Kościelec wciąż się rozwija. Przychodzą do niej nowi, młodzi zawodnicy. Na treningach sekcji uczą się gry w szachy oraz korzystają z doświadczeń starszych kolegów. Systematyczne treningi, gra na turniejach, a przede wszystkim indywidualna praca dają wspaniałe efekty. Poznając tajniki królewskiej gry, zawodnicy UKS KKS Kiełbaska zawsze mogą liczyć na swoich trenerów, rodziców i wielu życzliwych ludzi, którzy doceniają wysiłek młodych graczy. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich starszych i młodszych do uprawiania tej pięknej, przepięknej dyscypliny sportu w naszym klubie UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu.